Dziś kolejny odcinek Biblii ćwiczeń i na tapecie co? Wyciskanie leżąc. Może nie w takich szczegółach, jak omawiam na kursach, natomiast poruszę najważniejsze kwestie, szczególnie te najbardziej kontrowersyjne. Jedziemy z tematem i łapy nie ma. Zaczynamy od mostka. Jak powinien wyglądać mostek? Przede wszystkim skupiamy się na odcinku piersiowym, czyli tak, wyciągam mostek do góry, w tamtą stronę, zobaczcie. A nie skupiam się na odcinku lędźwiowym. Osoby, które robią bardzo mocne takie wygięcie włók w odcinku lędźwiowym, często czują dyskomfort i mają taki słabszy transfer siły z pracy nóg. Więc optimum jest to. Co jeszcze musimy zrobić? Wbić szyję w ławkę. Pod warunkiem, że nie jesteś garbaty. Jeżeli jesteś garbaty, no to tego nie zrobisz, choćbyś nawet chciał. Będzie to nienaturalne. Natomiast u osób normalnych wbijamy tutaj szyję w ławkę. Przejdźmy teraz do chwytu. Jak powinien wyglądać chwyt? Najważniejsze, symetria. Setki razy widzę na siłowniach, że ludzie łapią krzywo sztangę. No między innymi z powodu tego, że mają słabej jakości sztangę i nie widzą tych pasków, bądź po prostu nie mają tych pasków. Mało tego, robią tego typu rzeczy. Są ustawieni, tak? Ale jeszcze przed wyciskaniem robi jakieś takie mikroruchy i sobie na przykład z jednej strony zwęża chwyt. Więc tego unikajcie. Łapcie odpowiednio szeroko, bo nie ma tutaj powiedzmy jednej reguły. Od tego zależy wiele czynników, o tym mówię na kursach. Natomiast najważniejsze jest to, aby łapać mega symetrycznie. Pamiętaj o łapce w górę, będzie ich 1500, wtedy tę serię będę kontynuował. Najbardziej popularny chwyt na siłowniach wśród amatorów i osób nieświadomych jest taki. O, mocno zgięty nadgarstek i co najlepsze, trzymanie tutaj w górnej części dłoni praktycznie przy palcach. To nie jest dobre. Natomiast chwytów jest mnóstwo, a nas interesuje ten podstawowy. Jaki jest podstawowy? Taki, gdzie ta sztanga przychodzi jakby w poprzek dłoni w taki sposób, a główny nacisk jest tutaj, zobaczcie. I to jest przedłużenie łokcia. Dzięki temu transfer siły jest prawidłowy. Teraz bardzo ważna kwestia, mianowicie wyciąganie sztangi ze stojaków. Są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest to, że ktoś ci podaje sztangę, a druga opcja jest taka, że sam sobie podajesz sztangę. I poruszymy drugą kwestię. W pozycji wyjściowej sztanga powinna być od linii oczu po powiedzmy tutaj wysokość szyi. O, nie przy czubku głowy, bo z takiej dźwigni nie wyciągniesz tej sztangi sam. Druga sprawa, no wszystko zależy od ławki. Ja mam taką ławkę, że tutaj ta odległość jest mała. Dzięki temu mogę jeszcze głębiej sobie tutaj ustawić w stojak, ale nie możesz przesadzić, bo jak przesadzisz, to niestety podczas wyciskania odbijesz się od tego, no i osłabisz bój. Nie możesz mieć za nisko stojaków ustawionych, bo wtedy będziesz miał ćwierć, pół ruch samego wyciskania leżąc, co cię zmęczy. Druga kwestia, nie możesz mieć za wysoko stojaków ustawionych i bierz pod uwagę swoją siłę, bo jeżeli masz dużą siłę, miękką sztangę, to ona potem się wygina i pomimo tego, że miałeś dobrze ustawiony powiedzmy stojak na małych ciężarach, no to na duże ciężary masz za wysoko. A jeśli masz za wysoko stojaki ustawione, no to będziesz zmuszony to wyciągać z barków. A nie ma nic gorszego, jeśli chodzi o tę kwestię. Jest to naprawdę kontuzjogenne, jeżeli jest często powtarzane. Więc staraj się robić to w taki sposób, aby cała siła wyciągania szła z tricepsa, z takiego małego ruchu. Zobaczcie. I teraz rzecz najważniejsza, jak ustawiać łopatki w wyciskaniu leżąc. I ten materiał już poruszałem. W tym właśnie filmie tam mówię o swobodnej pracy łopatek i o tym, aby barki leżały, nie robić protrakcji. I dzisiaj to poruszę w bardziej, powiedzmy, rozbudowanej wersji. Może tym razem większość mnie zrozumie, bo ostatnio mnie mniejszość zrozumiała. Już mówię, o co chodzi. Tak mówię, nie wyciągajcie tych tutaj, tej sztangi z barków, ponieważ już jesteście wtedy ustawieni w takiej protrakcji. Nie o to właśnie w tym chodzi. Macie zrobić taką pozycję, gdzie barki swobodnie sobie leżą. Bach. I mam w tej chwili pozycję neutralną łopatek. Neutralną. Co jest najgorsze w wyciskaniu leżąc? I to już mówiłem. Protrakcja. Tego właśnie unikajcie. Protrakcję. Bach. Bark ma tutaj swobodnie leżeć. Zobaczcie, celowo nie poruszam kwestii, jak masz łopatki ustawić, aby ty jako osoba początkująca skupiła się właśnie na tym, bo dzięki temu wszystko będzie tak, jak należy. Bo jak się będziesz skupiał na każdym mikroelemencie, który usłyszałeś w internecie, no to niestety będziesz słabszy. A uczymy się od globalnych ruchów
ważnych kwestii, części ruchów globalnych, a później po jakieś szczegóły. Są też osoby, które mają mimowolnie ustawioną pozycję wyjściową w protrakcji, na przykład w taki sposób, zobaczcie. I to wynika z napięcia tkanek, co wtedy powinien na siłę opuścić bark w ławkę. Zobaczcie. Czyli do pozycji neutralnej. Jeśli tego nie potrafi zrobić, wciskać ten bark w ławkę, no to poleca wizytę u fizjo bądź dobrego trenera, który rozluźni te tkanki i nagle ta pozycja wyjściowa będzie prawidłowa. A jeżeli nie potrafi tego zrobić, nie ma fachowca, no to wtedy polecam na razie wyrzucić tutaj wyciskanie leżąc i opanować właśnie samą pozycję wyjściową. Tak, co jeszcze jest złe tutaj, jeśli chodzi o kwestię barku w łopatek? Elewacja, więc jak wyciskasz i bark ci ucieka do ucha, musisz to kontrować, musisz wbijać ten bark w tę stronę, gdzie był wcześniej ustawiony. Nie przesadnie w taki sposób, tylko odpowiednio do pozycji neutralnej. Przejdźmy teraz do samego ruchu wyciskania. Jak powinniście opuszczać sztangę, jak ustawiać tutaj łokcie? Ja kiedyś wyciskałem w taki sposób, że bardzo szeroko prowadziłem łokcie, tutaj blisko szyi. No, w efekcie tego dużo dłużej się regenerowałem, tak? Natomiast już od dłuższego czasu robię wyciskania w taki sposób, gdzie prowadzę łokieć troszeczkę do przodu w stosunku, znaczy mówimy o kącie pachowym, natomiast sztanga jest ustawiona nad łokciami, najlepiej nad łokciami. I to jest takie optimum. Natomiast jakie błędy widzę najczęściej? To jest tak, że nadgarstki wyprzedzają łokcie, co jest bardzo dużym błędem i już dla mnie już jest to ciężkie do utrzymania, albo za bardzo pchają łokcie przed siebie i za mocno wtedy angażują triceps. To jest taki giant press prawie, tak? Pamiętajcie też o mocnym wdechu przed wyciskaniem leżąc. Natomiast przejdźmy teraz do ważniejszej kwestii, same wyciskanie. I tu jest bardzo dużo błędów popełniają osoby szczególnie początkujące, czyli pierwsza rzecz, wyciskanie w kierunku brzucha, pach, o, potem robi się słabszy, słabszy, dużo słabszy, ciężar staje się po prostu cięższy. Albo w drugą stronę, za bardzo pod ukos. Tak nie róbcie. Tu wyobrażacie sobie, że chcecie wyciskać pionowo, a i tak ten ruch będzie taki lekko skośny. Raczej będzie ruch zbliżony do pionu niż bardzo mocno skośny. A najgorsze, co może być, to wyciskanie w taki sposób. Więc jeśli wyciskasz w taki sposób, no to starasz się wyciskać w taki sposób. A jeżeli wszystko jest optimum, to wyciskasz w taki sposób. Będzie ciężko, ona i tak będzie szła sobie w kierunku barków. Dobra, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o wyciskanie leżąc. W wersji, powiedzmy, bardzo mocno symbolicznej. Więcej poruszamy z Grzesiem, właściwie Grzesiem, bo Grzesiek porusza wyciskanie leżąc na kursie truboju siłowego, który chyba odbędzie się wkrótce w Rzeszowie, więc zapraszam tutaj do strony Akademii KFD. Wkrótce będzie informacja. No i pamiętajcie o łapka w górę. 1500, wtedy ta seria będzie kontynuowana. Kolejne już mam przygotowane, czyli front squat, ale możecie napisać w komentarzach, jakie ćwiczenie mam kolejne poruszyć. Oczywiście po tym front squadzie. Łapy nie ma.